Słuchajcie, w 10 odcinku wraz z moimi trojga braćmi zostaliśmy super bohaterami, ale jako mali dzieci. Ja umiem zastopować czas i robić dosyć dziwne rzeczy przy tym, a mój brat miał dużo mówić oraz zamówił troszkę za dużo jedzenia. Ale jeśli chcecie zobaczyć, co stało się potem, to oglądajcie ten film do końca, zostawcie tutaj subskrypcję, wraz z moją łapkę w górę pod tym filmem i wracamy do daily. Od dzisiaj film będą pojawiać się codziennie o godzinie 13, dlatego oglądajcie te filmy, potem się nie odnaleźć i się zgubić gdzieś w środku. Dlatego mam nadzieję, że widzimy się już jutro, a bez mędrego przyjaciela zapraszam was do oglądania. Bo... I mama, jeść, jeść, mamusiu, chcę. Wow, widzę, że panie ci są bardzo mądre i inteligentne, tak ja muszę je tu zabrać na chwileczkę stąd. No dobrze, tylko nie na długo. Będzie, musimy wychodzić nasze dzieci na odważne, inteligentne oraz piękne i aby nie śmiały się z nikogo. Dokładnie tak, Juliet. Okej, więc panie ci przyszły badania, wyśmienicie i są już zdrowe i mogą wrócić do pani. O, to świetnie, pani lekarzu, dziękuję bardzo. Jestem głodny. To mama powinna się tym zająć, tak, mama. Co to za dziecko, proszę pani? O, no przywaliło mi w twarz! Nie no, synku, po tym co zrobiłeś lekarze i to patykiem trzeba cię karmić. O, proszę. Jak to patykiem? To był jakiś obcy. O Jezu, no dobra, masz tego patyka cpiankę, ale nie wolno kryć innych, ale nauczymy cię jeszcze, chodźmy do domu. Och, mężulku, przecież zapomniałam, my nie mamy samochodu, jak trójkę dzieci do domu zawieziemy? Żury, dobre pytanie, myślałem, że mamy koszyk? Nic nie stało, mamusiu, nasz brat ma super mocy, bo nam o tym powiedział i kazał nikomu nie mówić. A cicho bądź. Super moce? Dobra, musi mnie interesuj się, muszę wypić tylko płód niebieską butelkę i patrz teraz. Szybko, szybko, jakieś auto jedzie i... Jezu, co się stało? Czemu pani nad tym dzieckiem nic nie robiła? Przecież o, to jest droga, auta jeżdżą. Ja cię nauczę pilnować dziecka, przecież nie wpuszcza się do na ulicę. Ej, zobaczcie, co ciało, patrzcie, zatrzymało go w czasie, tylko co tam się dzieje? Ech, no nic, a więc to właśnie robi moja butelka z supermocami i zabiorę sobie teraz jego auto, cyk. Dobra, odstawię je tutaj i teraz, żeby się nie skapnął, muszę go gdzieś wynieść. Chodź tutaj. Dobra, skoro ja cały czas zatrzymałem i patrzcie, nikt się w ogóle nie rusza, to muszę go gdzieś odstawić, gdzie by mu się spodobało. Na automatach, dobra, to chyba będzie odpowiednie miejsce. O, niech on sobie tu pogra, cyk. Mężulku, czy ciebie też coś tak poczuł, jakby przewiew wiatru? Mamusiu, nieważne, ale słyszałem, że to autko można wziąć. Tak, na pewno tak słyszałem. Autko na Mogorno, cyku, jesteś cudowny, widziałem, że jesteś. Chodź się, rodzinko, jedziemy do domu. Mamo, kiedy będzie coś do jedzenia, bo jesteśmy głodni wraz z moimi braćmi. Poczekaj, synaczku, zajrzę tylko do naszej magicznej lodówki. Dobra, a więc mamy do wyboru nic. Ale jak to nic ja mam mamusiu w naszej lodówce? No jakoś tak wyszło, synku. Przepraszam, ale nie wiem, upoluję coś. Ej, bracie, musimy zrobić Sebranie na górze, chodźcie na chwilę. A więc taką musimy, jednak nie jesteśmy już głodni, pa. Okej, bracie, a więc nasza mama nie ma co nam do jedzenia, dlatego uwaga, notes i każdy pisze ze swojej supermocy. Ja umiem zatrzymać czas. Ja umiem ślicznie wyglądać. A ja umiem dużo gadać. Okej, a więc mamy trzy cechy i... Mam pomysł! A, dobra, dopiszę, że tu umiem myśleć szybko i czekaj. Okej, bracie, więc słuchaj, to jest konto bankowe naszego taty. Nie obrazi się i musisz zamówić nam teraz bardzo dużo jedzenia. Naprawdę, zaufaj, nic się nie stanie. Dobra, nie ma problemu. Dobra, skończyłeś, bracie, już? Tak, ja już skończyłem, ale chyba będą z tego problemy. Dobra, nie będzie, chodź na dół szybko. Okej, synaczku, więc my sobie idziemy spać. Coś ogarniemy jutro do dnia, pa. Dobrze, dobrze, dobranoc, mama. Czekajcie, co to było? Ej, to był dzwonek, brzmi, patrzcie. Czy ty nie zamówiłeś, bracie, tego za dużo? Witamy, dziękuję bardzo za złożenie zamówienia w jedzenie, jedzenie. Proszę, więc oto wasze... A, żartowaliśmy, oto wasze dostała, proszę, jedzenie. Ile jedzenia? Ale bardzo pyszne to. Bardzo pyszne, ale... czemu ta ciężarówka odjechała? Patrzcie, czemu odjechaliśmy? Kasę jeszcze na się, milion złotych za to. Milion złotych. A to mój brat zamawiał, proszę, to do niego rachunek trzeba. Okej, nic nie szkodzi, a więc proszę milion złotych tutaj dla pana. Ale ja nie mam tyle, Simon. No żartuj, uwaga, użyłem mojej supermocy i do dna. Dobra, czy to znowu zatrzymało czas? Ej, patrzcie, to jedzenie cały znika. Czyli to może cofanie czasu również jest? Dobra, muszę zrobić to samo co wcześniej, czyli on czemu go na gołę wsadziłem? I teraz trzeba go gdzieś wywalić. Dobra, do furgonetki. Dobra, i tutaj w nawigację, cyk, cyk. O, opa, wpisałem im, że mam odjechać. I uwaga, teraz odstopuję czas. O, i cyk, pojechało. Mówiłem ci, bracie, że to się uda. O, jesteśmy po jedzeniu, a co sobie pojechało. Super są te moce. Ale wygodnie się śpi na tym łóżeczku. Co to za spanie, która to godzina? Już 10, do szkoły nie wstanie, szybko wyjocha z tego domu już. Ale jakie szkoły, dobra, musimy iść. O, nie chcę stąd wychodzić. Mamo, po co ci ta miotła? Też was kocham, ale do szkoły wynocha stąd, o, masz miotłą, wynocha. Dobra, mamo, idziemy, przecież żartowałem tylko. To jest nasz pierwszy dzień w szkole. Jak myślisz, co może zrobić ten nauczyciel, chyba nie sprawdzam, co nie, tak jak w każdym filmie. Mam nadzieję, ja nic nie umiem. O, jest nasza święta trójca spóźniarska, do ławek zapraszam w to.
momencie. Okej, okay, a więc jest to pierwszy dzień w szkole. Co ja mogę zrobić? Oczywiście, że nic na podzień sprawdzian. Wyciągam albo nie, poczekajcie. Tym razem ja mam rodzam karteczki, proszę. O, dla ciebie jedna, cyk, dla ciebie druga. No i standardowo mój ulubiony uczeń. Cyk. Co to jest za trudny test? W sumie zawsze tak mówię, ale teraz mam super moc, o którym nauczyciel nie wie, tylko chyba nieładnie jest ciągle. Dobra, ten raz. I zobaczcie, to jest ogólnie najlepsza uczennica w klasie. Ona szła już oddać. Dobra, to podróżę, pożyczę sobie tutaj twoje odpowiedzi. Cyk, dobra, przepisane i teraz muszę tylko moim bratom. Dobra, cyk, bracie, masz tutaj jedno. A i tak bym przecież nie słyszy, bo jest czas zatrzymany. Dobra, i cyk, drugie. Dobra, mamy. A więc jeszcze raz cyk, aby odpauzować czas. O, proszę pana, taki łatwy sprawdzianik. O, proszę, dorzuć tutaj na biurko. Co jest? Czemu mam wszystkie odpowiedzi? Co jest? Nie no, ja wiem, czy mam wszystkie odpowiedzi. Ja też mam wszystkie odpowiedzi nagle. Dobra, długa historia, nie ma co to opowiadać. Okej, dzieci, ja więc oddajmy karteczki, proszę je odłożyć na moim biureczku. Mam nadzieję, że będzie dużo jedynek. Szósteczek oczywiście. No tak, będzie szósteczka oczywiście, cyk, odkładam tutaj. Ej, Simon, bo ja idę z bratem na stołówkę, idzie z nami? Wiesz co, nie idę, bo udało się ten test dać. Idźcie sami już, wiecie co, ale to będzie fajnie, w ogóle mama jest z nas dumna. O nie, tak być nie będzie, teraz ci tego nie wybaczę, to sobie jedynkę przez ciebie. Ale jak to przyznać, przecież ja tylko... nauczyłem się. Tak, dobra, widziałem przecież wszystko. Nagle byłeś w innym momencie w sali. O nie, co teraz? Teraz to masz za swoje, a masz! To już? Czy ty nie trafiłeś, czy mnie nie zabolało? Czekaj, co jest? Co ja mam teraz zrobić? Oddaj mi, tak nic nie poczuję. Ale uwaga, teraz moje kolej, a masz! Co jest? Nie wiem, że mam taką siłę. Na połowę boiska. Dalej leci! Co się dzieje? No i wyleciał do połowy ogrodzenia. Ale to było lekko. Jak coś, to nie ja. Wydaje mi się, że pierścień możemy jako zaliczony dać do tej szkoły. W sumie podobało mi się. Simon, co ty zrobiłeś? Co zrobiłem? Wywaliłem Buliego za płot, ale to nie było specjalnie, serio. Ale w całej szkole jest teraz policja, dyrektorka cię wzywa. Dyrektorka? Ale to musimy iść wszyscy razem. Dzień dobry. Policjantem, słyszałem, że ktoś nas tutaj wzywał. O tak, oczywiście, że wzywałem. Widziałem, co zrobiłeś. Nie wolno tak robić w naszej szkole, dlatego teraz porozmawiasz ty z panem policjantem. Z panem policjantem? No fajnie, może czegoś nowego się dowiem przynajmniej. Okej, okay, a więc to jest pistolet. To jest też zakazane w naszej szkole. Pistolet, bracie, ratunku! Bieg, próbuje uciec, obstawić szkołę, cała policja. Gotowe, panie kapitanie. Wychodzimy z tej szkoły szybko. Policja? Dzień dobry, nie uciekniesz tak łatwo. Nieprawda, bo uć... co teraz? Wiem, magiczne miejsce, cyk. Co teraz mam zrobić? Okej, więc zostały mi tylko opcje uciec albo uciec, tylko nie mam mojego picia. Ale no coś innego, zapomniałem, że umiem latać. Zobaczcie, cała policja tam stała przed mszawką. Nara, policja. W sumie nie powinno uciekać się przed policją i nie wolno, ale to ten bully. Ja więc lecę do domu, ciekawe co mama na to powie. Ale fajna ta telewizja, czemu tu nic nie ma? O, bracia! Simon, mówią o tobie całe media. Całe media, o mojej ucieczce? Tak. Wiecie co, to był głupi pomysł, ale dobrym pomysłem będzie wyprowadzić się stąd. Wyjeżdżamy, nara mama. Wiecie co, dzisiejszy dzień był naprawdę dziwny. Jestem aktualnie w drodze z samolotu i odlatujemy z tego miasta. W sumie nie wiem, co na to powie mama. Jednak my odlatujemy, ale nie na długo, ponieważ tak jak mówię na wstępie, są codzienne filmy o godzinie 13. Dlatego widzimy się już jutro i przez to, co dzisiaj mamy, były same problemy. A tak pamiętajcie, nie można za bardzo używać swoich supermocy i dara, muszę to wyrzucić. O, co jest mnie tylko to wyrzucić? Ja nie siebie!